ASW28 firmy Flyfly Hobby to już trzeci model tego producenta, który mamy przyjemność prezentować. Poprzednie dwa modele to podobnej wielkości szybowiec DG1000 oraz nieco mniejszy model Big Cessna 182. Podobnie jak inne szybowce od Flyfly Hobby, został on zbudowany z zastosowaniem dwóch technologii. Skrzydła wykonane są klasycznie, czyli mamy do czynienia z konstrukcją sklejkowo-balsową pokrytą folią, natomiast kadłub to laminat, który fabrycznie został ładnie pomalowany. ASW28 to model o rozpiętości skrzydeł 2530 mm i przewidywanej wadze do lotu około 1,4 kg. Koszt zestawu to 499,28 zł. Taki model wymaga zatem solidnego wyposażenia. My przygotowaliśmy silnik Redox 2000x1150 za 93,60 zł wraz z regulatorem tego samego producenta o wydajności 40 A, 54,15 zł. Składane śmigło 10x6, 37,95 zł oraz odpowiednik do śmigła aluminiowy kołpak firmy MPJet za 44,52 zł. Potrzebne są jeszcze 4 serwa, jedno obsługujące ster kierunku oraz 3 do lotek i wysokości. My postanowiliśmy zastosować serwa Tower Pro SG92R po 1499 oraz jedno obsługujące ster kierunku MG995 za 48,91 zł. To serwo jest dość ciężkie i mocne, ale akurat masa z przodu modelu jest w tym wypadku potrzebna. Kompletu dopełnią 2-3-celowe pakiety Redox 2200 30C po 89,15 zł oraz 3 przedłużacze do serwomechanizmów po 4,95. A klub bym zapomniał jeszcze o linkach do steru kierunku za około 29 zł. Zobaczmy, co znajdziemy w opakowaniu. Instrukcja. Naklejki. Kadłub z laminatu. Konstrukcyjne balsowe skrzydła pokryte folią termokurczliwą. Bagnet łączący skrzydła. Winglety. Ster wysokości. Ster kierunku. Kabinka. Drobne akcesoria niezbędne do zmontowania modelu. Budowę modelu rozpocząć można od montażu serw. Instrukcja sugeruje wklejenie ich za pomocą taśmy dwustronnej, co na początku może budzić pewne obawy, jednak nawet po dłuższym czasie rozwiązanie to jest niezawodne i daje możliwość prostego serwisowania napędów sterów. Wklejenie do odsłon niewielkich kawałków listewek sosnowych, po prostu budowa półki, do której można byłoby przykręcić serwa, spowoduje odsłonięcie orczyków, które w sugerowanym przez producenta rozwiązaniu są ładnie zamaskowane. Zwróćmy teraz uwagę na te napędy sterów kierunku. Producent w zestawie umieścił dwa pręty stalowe, które miały służyć do napędu typu pull-pull. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia, postanowiłem wymienić sztywne popychacze na stalowe linki. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszą i precyzyjniejszą regulację ich długości, a przy sztywnych popychaczach można łatwo zniszczyć serwo. Kolejna czynność to montaż silnika. Ten nie przysparza trudności, a jedyną zmianą, którą wprowadziliśmy, była zmiana długości wału. Został on skrócony o około 3 mm po to, by przybliżyć kołpak wraz ze śmigłem do wręgi czołowej w modelu. Statecznik pionowy mocowany jest za pomocą dwóch śrub. Rozwiązanie jest skuteczne, szybkie w montażu oraz znacznie ułatwiające transport modelu. Istnieje możliwość zdemontowania statecznika przed transportem. Kolejnym etapem wykończenia budowy był montaż wingletów. Teraz pora na zamontowanie skrzydeł i odpowiednie rozmieszczenie elementów, które znajdować będą się w kadłubie. Konstrukcyjne skrzydła umieszczone na stalowym bagnecie dobrze przylegają do laminatowego kadłuba. Kąty zaklinowania ustalone zostały poprzez umieszczenie w skrzydłach dostarczonych z modelem kołków ustalających przygotowanych fabrycznie otworach w skrzydłach oraz odpowiadających im otworach w bokach kadłuba. W obydwa płaty wkręciłem wcześniej niewielkie haczyki, które służą do ściągnięcia skrzydeł wewnątrz kadłuba. Ogólnie rzecz biorąc, ta konstrukcja świetnie się spisała. Jest szybka w montażu, działa bardzo dobrze i nie przysparza niedogodności.
Ostatnim etapem przed rozmieszczeniem akumulatorów, regulatora oraz odbiornika w kadłubie było docięcie oraz sklejenie kabiny. W zestawie znajdują się dwa elementy, które wymagają odpowiedniego przycięcia i spasowania oraz sklejenia. Na tym etapie często słyszę pytanie o to, czym skleić kabinkę. Popularne kleje cyjanoakrylowe niestety dymią, więc nie nadają się do kabin, ponieważ ślady klejenia nie wyglądają najlepiej. Odpowiednim klejem do kabin jest klej Formuła 560, produkowany przez firmę ZAP. Nie dymi, nie skleja palców, jest mywalny wodą oraz daje nam czas na spokojne spasowanie elementów. Tego właśnie kleju użyłem. Teraz czas na rozmieszczenie elementów w środku kadłuba. Zastosowany przeze mnie silnik to Outrunner, czyli szczególną uwagę musiałem tu zwrócić na to, by kable zasilające nie dotykały wirującej części silnika. W tym celu zostały one przyklejone do wewnętrznej części kadłuba. Przygotowany wcześniej regulator Redox 40 A idealnie zmieścił się na lewej ściance kadłuba, a odbiornik powędrował do tylnej części kokpitu. Zasilanie realizowane jest z dwóch akumulatorów o pojemności 2200 mAh, połączonych ze sobą równolegle, czyli napięcie zostało bez zmian, a zwiększyłem w ten sposób pojemność. Początkowo miałem użyć jednego pakietu zasilającego, jednak podczas wyważania modelu okazało się, że taki plan trzeba zmodyfikować. Po konsultacji z kolegami na co dzień zajmującymi się budową oraz lataniem szybowcami, postanowiłem przesunąć środek ciężkości o około 1 cm do przodu w stosunku do tego, co podaje instrukcja. Taki stan rzeczy pociągnął za sobą umieszczenie dość sporego balastu w przedniej części kabiny. Duża ilość miejsca umożliwiła zainstalowanie właśnie dwóch pakietów po 174 g każdy. Reszta balastu to 120 g ołowiu, czyli łącznie 468 g balastu umożliwiło poprawne wyważenie modelu. Teraz polatajmy. Jednak zanim przejdziemy do pierwszych lotów, chciałbym przybliżyć prawdopodobnie bardzo przydatne informacje dla tych z Was, którzy zakupią ten model. Otóż wszelkie ustawienia, których dokonałem w swoim nadajniku, oparte były na doświadczeniach kolegów oraz własnych, a nie na informacjach z instrukcji. Popychacze odlotek oraz sterów wysokości zamontowane zostały w skrajnych otworach, zarówno w dźwigniach sterowych, jak i w worczykach serwomechanizmów. Linki steru kierunku zamontowane zostały w skrajnych otworach steru kierunku oraz w środkowych otworach orczyka serwomechanizmu. Dla takich ustawień przypisałem następujące ustawienia do wykonania pierwszych lotów. Ograniczyłem wychylenia powierzchni sterowych do 60% maksymalnych wychyleń i dla każdej powierzchni ustawiłem EXPO równe 35%. Dodatkowo dla lotek ustawiłem różnicowość równą 30%, co oznacza, że jeżeli na przykład lewą lotkę wychylam do góry, to przy ograniczeniu wychyleń lotek do 60%, lewa lotka wychyli się do góry o 42% wartości maksymalnego wychylenia, a prawa lotka wychyli się w dół o 60% wartości maksymalnego wychylenia. Oczywiście wszystkie dual rate'y zostały ustawione na trójpozycyjnych przełącznikach, tak by w locie w razie potrzeby można było skorzystać z większych wychyleń, więc pierwsza wartość wynosiła 60%, druga 80% i trzecia 95% maksymalnych wychyleń. EXPO bez zmian. Pierwszy lot odbył się na najmniejszych z ustawień, o których mówiłem. We'll be right back.
ASW28 jest szybkim modelem i powoli latać nie lubi. W związku z czym potrzebuje silnego wyrzucenia z ręki. Sprawdziliśmy, że w przypadku niezbyt silnego wyrzucenia modelu z ręki ma on nikłe szanse na kontynuowanie lotu. Przynajmniej na zamontowanym obecnie silniku. Model wymagał delikatnego zwiększenia wychyleń steru kierunku, a ster wysokości odpowiedni był do zwykłego latania. Zaskoczony byłem trochę tym, że w czasie lotu ani razu nie dotknąłem żadnego trymera. ASW28 od FlyFly Hobby lata jak po sznurku. Czy coś należałoby zmienić? Po pierwszych lotach śmiało można stwierdzić, że ASW28 potrzebuje większego silnika, około 2,5 kg ciągu, aby latanie nim było jeszcze przyjemniejsze. Natomiast zaproponowany przeze mnie silnik Redox o ciągu równym 2 kg i obrotach 1150 kV jest nieco za mały i nie zapewnia takiej mocy, jakiej moglibyśmy oczekiwać, przynajmniej w początkowej fazie lotu. Podsumowując, ASW28 firmy FlyFly Hobby to szybki model motoszybowca przeznaczony raczej dla średnio zaawansowanych pilotów. Uważam, że nie nadaje się na pierwszy model, ponieważ jest zbyt szybki, w związku z czym nie daje pilotowi wiele czasu do namysłu, wymaga działań odruchowych, ale średnio zaawansowanemu pilotowi da dużo satysfakcji z wykorzystywania jego możliwości. Więcej szczegółów na temat budowy modelu znajdziecie w 9 i 10 numerze RC Przegląd Modelarski.